Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, aligatorem. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Kochani, odejdziemy sobie dzisiaj na chwilkę, powiedzmy, od ludologii, od mówienia o grach. Stwierdziłem, że coś dla Was przygotuję, podzielę się z Wami pewnymi informacjami, spostrzeżeniami, obserwacjami, pewną analizą. I usiadłem trochę, pomędrkowałem. I udało mi się sklecić, machnąć, popełnić taki, powiedzmy, tekst, zamysł, który będę chciał Wam sprzedać, mianowicie kilka takich porad, wskazówek, które z mojej strony są adresowane do młodych bądź przyszłych vlogerów, czyli do osób, które raczkują, powiedzmy, w tej kwestii, w tej formie materiału przekazywania informacji, jak i dla osób, które, powiedzmy, nie są jeszcze gotowe, wahają się, boją, nie mają sprecyzowanego tematu, czyli dla przyszłych vlogerów. Wyodrębniłem sobie, powiedzmy, 5 takich zasadniczych punktów, które będę chciał Wam sprzedać. Mianowicie dodatkowo jakby uzupełnić je kilkoma solidnymi uwagami. Także każdy zostanie przeze mnie rozbudowany. Wszystko ma na celu ułatwić Wam rozpoczęcie właśnie przygody z światem internetu w postaci prezentacji, autoprezentacji własnego hobby, własnych zainteresowań, ułatwienia Wam systemu przekazywania informacji o tym, co Was czaruje, interesuje, pochłania. Towarzyszy Wam na co dzień, bo nie ma nic piękniejszego niż móc opowiadać, mieć możliwość podzielenia się swoją pasją z innymi osobami. Dlatego fajnie, że akurat żyjemy w świecie, powiedzmy, internetu, który umożliwia takie narzędzia, tego typu systemy przekazu, i uważam, że trzeba z tego korzystać i najlepiej, jeśli korzystać z tego w sposób interesujący i kreatywny. Kochani, punkt pierwszy. Znać swoją wartość i zalety. Punkt drugi. Wierzyć w siebie i nie bać się. Punkt trzeci. Mieć pasję, o której potrafi się mówić i się na niej zna. Punkt czwarty. Wiedzieć, że może być tylko lepiej. Punkt piąty. Traktować to jako zabawę. To są, powiedzmy, te pierwsze 5 punktów poradnika ROI adresowanych do młodych i przyszłych, niezdecydowanych, bojących się vlogerów. Mianowicie, o co chodzi z punktem pierwszym? Znać swoją wartość, zalety. Ten punkt łączy się z tym, o czym chcemy mówić. Czyli o co chcemy przekazać właśnie osobom nas oglądającym. Najlepszym budulcem, najlepszym fundamentem, takim elementem startowym jest nasza pasja, hobby. Załóżmy, oczywiście, że nie wiem, lubicie wypełniać, kurczę, naprawdę, to absolutnie to nie ma znaczenia, także tutaj nie chcę się narazić na śmieszność, nie to jest celem. Lubujecie się w kolekcjonowaniu czegoś konkretnego, lubicie rozwiązywać krzyżówki, lubicie auta, coś z dziedziny sportu, lubicie jakąś konkretny rodzaj muzyki, może upatrzyliście sobie jakąś konkretną serię gry komputerowej, znacie się na filmach. Przykłady mógłbym mnożyć, mnożyć i mnożyć. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że absolutnie każdy z Was na pewno ma jakąś taką pasję, która niekoniecznie musi być oczywiście grami komputerowymi, o której mógłby sobie poopowiadać, na której się zna. W tym momencie z automatu program zyskuje na wiarygodności, na tym, że się na tym po prostu znamy. Oczywiście czasem wynika na to, że wydaje nam się, że się na tym znamy, ale od tego są komentujący, którzy, oczywiście ci kulturalni, którzy starają się wyprowadzić nas z błędu bądź wytknąć nam nasze uwagi. Taką konstruktywną uwagę, krytykę uważam, że trzeba sobie szanować i fajnie, że takowa się pojawia. Czyli punkt pierwszy, znać swoją wartość i zalety. Mieć pomysł na tym, o czym chcemy mówić. Przynajmniej jakoś podstawowo ogarniać temat, znać się na podstawach. Punkt drugi, wierzyć w siebie i nie bać się. No tutaj jest kwestia
oczywiście powiedzmy, jeśli uda nam się przeskoczyć tą barierę własnej ekspozycji, własnej autoprezentacji, oswojenia się z kamerą, z głosem, z dźwiękiem, z obrazem, ze swoim wizerunkiem, dochodzi bardzo taki fajny system, mianowicie tak pojawia się funkcja terapeutyczna. W tym momencie oswajamy się jakby ze swoim wyglądem, ze swoim głosem, akceptacją samego siebie i też poniekąd jest to walka z własnymi kompleksami. Ja na przykład uważałem, że mam fatalny głos, okropny, takie delikatne dziecko z Downem, coś w tym stylu. Wiele osób mówiło mi, że jest inaczej, że powinienem czytać bajki w radiu dzieciom, takie różne kwestie. Nie uważam swojego głosu za fajny, ale się do niego przyzwyczaiłem. Nie uważam go już za wadę. Tak samo z pewnymi elementami mojego wyglądu. Bardzo fajna, taka bonusowa funkcja terapeutyczna kryje się właśnie za tym, gdy zrobiłem właśnie krok do przodu. A propos jeszcze wracając do punktu pierwszego, czyli tematu swoich rozważań, ja byłem święcie przekonany, że startując ze Splatpakiem jest kilkanaście, kilkadziesiąt podobnych programów na YouTubie. Miałem prawo bać się konkurencji, że mój program gdzieś tam utonie, okaże się nieatrakcyjny. Okazało się, że to jest w ogóle pierwszy polski, bo zagraniczne są, pierwszy polski program tego typu. Także nie jest powiedziane, że to, o czym chcecie mówić, już jakiś vloger uskutecznia. Działa, mówi o tym i cieszy się popularnością. Absolutnie. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo na to, że się sprzedacie. Że sprzedacie swoje pomysły, że ktoś kupi waszą banię. Trzeba próbować i absolutnie nie wolno się zniechęcać, nie wolno się bać konkurencji. Okej. Dodatkowym takim elementem to jest satysfakcja, świadomość tego, że robi się coś więcej w obrębie własnego hobby. Co z tego, że na przykład, nie wiem, lubimy, jakby to powiedzieć, no to jest tak troszeczkę jak z grami komputerowymi. Z perspektywy zwykłego właśnie konsumenta, który gra w grę, okej, fajnie, gra jest super, bardzo lubię ten klimat, bardzo lubię tą serię, ale w momencie, kiedy zaczynamy o tym mówić, pisać, nagrywać materiały wideo, czujemy, że zrobiliśmy coś więcej dla swojej pasji, coś więcej dla swojego zainteresowania, coś więcej właśnie chociażby dla tej gry. To jest niesamowita właśnie satysfakcja z tego, że w pewnym stopniu oczywiście, w pewnym sensie stajemy się poniekąd ekspertem w tej dziedzinie. Stajemy się jakby osobą początkowo opiniotwórczą. Także tu kolejny bardzo fajny element, który ma na celu oswoić was z tą myślą, że to jest czysta zabawa. To jest sam fan i nie wolno się bać. Zawsze może być tylko lepiej, jak głosi punkt numer czwarty. O numerze, w punkciku numer trzecim mówiliśmy, mieć pasję, o której potrafi się mówić i się na niej zna. Z innych kwestii, ja to mówię, dlaczego to mówię? No wiadomo, kończyłem socjologię, interesowałem się kwestiami autoprezentacji, podstawami dyplomacji, retoryki, gestykulacji, kontaktu. Werbalnego, niewerbalnego, nieważne. Chcę wam po prostu przekazać pewną wiedzę, tak jak swego czasu bardzo fajnie chociażby Rok zrobił w kwestii strony technicznej, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Ja zajmuję się tą taką stroną, powiedzmy, treściową. Oczywiście, mówić o totalnych bzdurach może każdy, ale ważna jest forma. Żeby mieć, powiedzmy, coś unikalnego, własnego, innowacyjnego, zaintrygować czymś potencjalnego widza, nie wiem, rozmówcę, czytelnika, mieć pewne, jakby pewnego asa w rękawie, nasz znak rozpoznawczy, pewną maksymę, pewien taki emblemat, wizytówkę własnej osoby. To zawsze bardzo pozytywnie wpływa na cały przekaz. To się łączy z kolejnym takim podpunktem hasła klucze, własne hasełko, ubiór, styl, wejściówka, pożegnanie, wizytówka, która by była kojarzona właśnie z nami. Są to elementy, nie wiem, ubioru, zarostu, fryzury, nie wiem, czapki, okularów, cokolwiek. Weźmy sobie Jamesa Rolfi, charakterystyczna, to jest oczywiście gościu z Angry Video Game Nerd, James Rolfi, mój wzór, mentor.
Zwróćcie uwagę, on jest kojarzony zawsze z charakterystycznej białej koszuli, z okularków, zawsze właśnie jakichś pisaków włożonych w kieszeń, co jakiś czas popija piwo. Jeśli chodzi o mnie, no to wiadomo, boom headshot, dzień dobry, cześć i czołem, boom headshot, czymś tam, chiki ching, jest tego trochę. Są powiedzmy te takie elementy, gdzie dana osoba jest czymś kojarzona. Bardzo fajny zabieg, bardzo fajny element, ułatwiający zapamiętanie waszej osoby z perspektywy waszych widzów. Co dalej? Tak jak mówię, być przekonanym o tym, o czym się mówi. To się troszeczkę łączy z tym elementem, że powinno się mówić o tym, na czym się przynajmniej w minimalnym stopniu zna. Wiarygodność, wiadomo, i tak dalej. Być przekonanym o tym, co się mówi, czyli absolutnie unikać kwestii typu wydaje mi się, raczej, chyba, możliwe, obiło mi się o uszy, wiary nie dam, ale całkowicie kastrujemy coś takiego. Jesteśmy niewiarygodni, jesteśmy w tym momencie niezdecydowani, sprawiam wrażenie osób całkowicie nieprzygotowanych. Mówimy o tym, co wiemy. Nie wiemy czegoś, przed materiałem sprawdzamy to w internecie i koniec. Ktoś nam zarzuci kłamstwo, głoszenie nieprawdy, mamy na to dowód, podajemy źródło. Prosta sprawa. Taka, powiedzmy, kwestia zaradcza. Atrakcyjność formy. Tutaj, wiadomo, jeśli chodzi o film, to tutaj udajcie się do Roka, to był przede wszystkim, on był moim nauczycielem. Przerywniki, wstawki, muzyczka, intro, obrazki, adnotacje, żeby też wspomagać się rozmaiceniem formy. Jakieś intro, jakaś wstawka, przerwa na reklamy, jakaś końcówka ze śmiesznym obrazkiem, ciaknięcie filmu, wstawienie głupiego ryja, cokolwiek, żeby po prostu ta forma nie była nudna. Oczywiście, jeśli materiały na konkretny temat, załóżmy splatpak albo program o ludologii, on ma prawo być długi, bo załóżmy sobie, że taki program pojawiłby się w telewizji. On nie trwałby 5 minut. On trwałby minimum 20 minut, jeżeli nie pół godziny, tam wiadomo, z przerwą na reklamy 5 minut. Także one mają prawo być długie, jeśli oczywiście są ciekawe, jeśli przynajmniej w jakimś stopniu są atrakcyjne, jeśli chodzi o formę. Krótkie przemyślenia, konkluzje, spostrzeżenia, komentarz, rozprawki, uwagi. To są kwestie krótkie. One mają być szybkimi, fajnymi krakersami. Kwestia kontaktu z widzem. Patrzeć się w kamerę, oswoić się po prostu z kamerą. W tym momencie widz czuje kontakt z osobą dany temat prezentującą. Nie patrzymy gdzieś tak, nie tak. W tym momencie całkowicie tracimy na kontakcie z widzem. On w tym momencie nie czuje się jakby współtwórcą tego materiału, częścią tego przekazu. Wiadomo, nie dukać. Ja się dalej z tym borykam, dalej jest mi z tym ciężko. Najlepiej charakterystyczne zastąpić takim w kwestii na przykład Więc przykład. Więc tak, wczoraj byłem w kinie. Coś w tym stylu. Najlepszą oczywiście możliwością jest tak zwana pauza. Czyli mówimy zamiast, kurczę, wczoraj był fajny film, czekaj, nie przypomnę sobie teraz. Najlepiej zmienić to w ten sposób. Wczoraj oglądałem bardzo fajny film. Tak, dokładnie, nazywał się Forrest Gump chociażby. Jest, już to powiedzmy lepiej wygląda, nie kole tak w ucho. Oczywiście ja cały czas nie występuję, nie staram się występować w roli jakiegoś mentora, czegoś w tym stylu. Jestem dalej człowiekiem pełnym, powiedzmy, wad, jeśli chodzi o treść, formę i tak dalej. Ale to tak jak mówię, to się łączy dalej z punktem czwartym. Może być tylko lepiej. Dzięki własnym obserwacjom, spostrzeżeniom, jak i opinii osób komentujących dany program. Tak. Kwestia kolejna, gestykulacja. Gestykulacja lepszą artykulacją. O co tutaj chodzi? Gdy o czymś mówimy, gestykulacja pomaga nam opisać dany temat, daną kwestię mówioną, odwracając troszeczkę uwagę od naszej twarzy. Jest jakby taki dowód na to, że coś przeżywamy, jakby też jest podkreśleniem, dowodem znajomości tematyki. Także nie bójcie się gestykulować,
nie bójcie się używać rąk. To jest też część przekazu, pewne podkreślenie. Kwestia bardzo ważna, istotna, między innymi w walce z monotonią, nudą przekazu. Ubiór. Wiadomo, obojętny, mamy czuć się fajnie, schludnie, sympatycznie, to ma być nasza stylowa. Oczywiście absolutnie nie możemy wyskoczyć z obrzyganą koszulką czy z czymś takim. No to, to jest pewien jakby taki brak szacunku do widza. Trzeba też jakoś o to zadbać. Jak mamy gadać od niechcenia, znudzeni, zmęczeni, skacowani, to lepiej w ogóle nie gadać. Są osoby, które mają nieprawdopodobnie dużo widzów, są to topowi vlogerzy, a popełniają ten błąd, jadąc troszeczkę na swojej popularności, na tym, że i tak każdy obejrzy, i tak będzie fajny, i tak będzie miliard łapek w górę, i tak będę ubóstwiany. I w tym momencie pojawia się jakby taka znieczulica, nuda, olanie kwestii. No, wczoraj byłem tam w ogóle na koncercie, jeszcze się nie umyłem, jestem skacowany, ale już chciałem wam coś powiedzieć. W ogóle to spierdalać. Nie, absolutnie. Mamy takie podejście, źle się czujemy, nie czujemy się w sosie, nie nagrywamy, wkładamy do szuflady, to czeka, wyjmujemy, czujemy się na siłach, kipi to w nas, odpalamy. Nie mówię, bo sam popełniłem chociażby ten błąd w przedostatnich borderach, gdzie miałem zły humor, byłem chory i nagraliśmy chyba najgorszy odcinek ever. Między innymi przeze mnie, bo to się potem na roka przełożyło. Będę starał się już po prostu nie popełniać tego typu błędów, przed którymi Was przestrzegam. Tło podkreślające nasze zainteresowania, pewien dowód tak zwanego znawstwa pasji. Oczywiście, nie wiem, gadamy o rowerach, rower może być w tle, bardzo fajna sprawa. Gadamy, nie wiem, o malarstwie, o rysunku, jakaś sztaluga w tle, jakiś obrazek na ścianie, coś w tym stylu. Wiadomo, ja tutaj łączę dwie pasje. Zawsze staram się, żeby one w sposób interesujący się między sobą przenikały. Paintball, gry komputerowe, jakieś pewne sukcesy w sporcie, jakieś elementy, koszulka, nieważne, maska. Staram się jakoś, powiedzmy, mówić, że ja tym żyję, że to jest moja pasja. Kwestia kolejna to czytanie z kartek. Więc tak, oczywiście popełniałem ten błąd, staram się, powiedzmy, go kastrować, eliminować ze swoich przekazów. Lepsza jest właśnie kartka z hasłami, kluczami, albowiem świadczy ona, że przygotowaliśmy się do materiału, zależało nam, żeby niczego nie pominąć, żeby powiedzieć wszystko prawidłowo, żeby nic nam po prostu nie umknęło, żeby ten przekaz był jak najbardziej niewybrakowany, tak jak sobie go zaplanowaliśmy. Ok, to jest dopuszczalne, to wygląda fajnie, nawet pro. No w ogóle pro jest gadanie cały czas patrząc się w kamerę i mówiąc przez 20 minut, ale to zależy, kto jakie ma podejście, kto jak na to patrzy. Najgorsze jest coś takiego, gdy na przykład mamy kartkę gdzieś ewidentnie tu albo tu i cały czas mówimy z niej. Cały czas i tylko chwilę spoglądamy. Albo widać, że nasze oczy patrzą na kartkę i my udajemy, że tej kartki nie ma. No, no nie jest to, powiedzmy, profesjonalne. To są oczywiście już takie porady dla zaawansowanych. Na początku wspierajcie się wszystkim, czym możecie, żeby się z tą formą jak najlepiej oswoić. Baby steps się mówi. Małymi kroczkami, powolutku, nie od razu Rzym zbudowano. Kreatorzy zawsze są lepsi od hejterów. O co chodzi? Łatwo jest hejtować jakiś materiał, program z perspektywy osoby, która nic w tym kierunku nie zrobiła, żeby stworzyć coś własnego. Bądźcie lepsi. Bądźcie lepsi, podejmijcie w rękawice, zróbcie kolejny krok do przodu. Pokażcie, że potraficie lepiej. Pokażcie, że możecie inaczej. Nie bądźcie hejterami, bądźcie kreatorami. Kochani, to by było na tyle. Myślę, że udało mi się przekazać Wam jakieś podstawowe takie punkty, uwagi, konkluzje, które, tak jak mówię, mają na celu oswojenie Was, pomoc Wam w podjęciu tego kroku, by coś po prostu zainteresować ze swojego świata, coś zaprezentować ze swojego świata zainteresowań. Pobawić się tym, bawić się, to jest fan, nikt nas do tego absolutnie nie zmusza. To ma nam dawać satysfakcję, pewne spełnienie, przede wszystkim zabawę, spotykanie
nawiązywanie znajomości z osobami, które też, powiedzmy, mają banie na to, o czym mówimy, co prezentujemy. To jest fantastyczna sprawa, taka społecznościowa. Kwestia przewyborna po prostu i stwierdziłem, że źle bym się czuł, gdybym się nie podzielił z wami tymi, powiedzmy, wnioskami, obserwacjami, analizą. Oczywiście, jeśli coś jest błędne, coś ma się inaczej, z czym się nie zgadzacie, powiedzcie w komentarzach. Jeśli uważacie, że w jakim stopniu ten materiał jest przydatny, będzie przydatny, przekażcie go, zaproponujcie go znajomym, którzy się wahają. Może znacie kogoś, kto się waha. Może sami jesteście taką osobą. Tak jak mówię, chciałem się z wami z tym podzielić. Mam nadzieję, że wam to pomoże, albowiem uważam, ja zawsze byłem za integracją, nie za konkurencją, że trzeba wspierać młodą stronę polską, vlogerską. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę, jeśli chodzi o prezentację tego materiału i odsłuchanie go, wytrwanie do 21 minuty. I w ramach standardowych rojomendacji proponuję wam film, chyba najlepszy film, jaki w życiu widziałem. To jest film całkowicie ponadczasowy, łączący w sobie masę różnych gatunków. Film, który zniszczył scenę oscarową w 1997 roku, odbierając tak fantastycznemu filmowi jak Skazani na Shawshank statuetki za najważniejsze kategorie. Mowa oczywiście o filmie Forrest Gump. Film dowodem na to, że nawet osoba niepełnosprawna jest w stanie dążyć i do realizacji marzeń, zdobywać te marzenia, realizować. Fantastyczny film na to, że nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba dążyć do celu. Jeśli chodzi o utwór, ostatnio go słyszałem, on jest trochę starszy, bardzo fajny kapeli Red Hot Chili Peppers. Polecam wam serdecznie taki utworek, który powinien wspomóc wasze przemyślenia co do rozpoczęcia swojej działalności bądź poprawy swojej działalności na scenie vlogerskiej. Utwór Desecration Smile. Desecration Smile Red Hot Chili Peppers jako dzisiejszy utwór w ramach Royo Mendacji i Forrest Gump jako film. Kochani, było mi niezmiernie miło. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był kolejny odcinek moich uroń, trochę gamingowo off-topowy, bez przerwy na reklamy, żeby nie rozbijać, powiedzmy, przekazu. Widzimy się jeszcze dzisiaj w ramach waszych wierszy. Dziękuję wam serdecznie. Chiki ching, boom headshot. Dziękuję wam serdecznie i bierzcie się do roboty. Rojo na was liczy.